Mateusz Klichowicz, zdobywca pierwszego gola. Jak ta piłka wpadła w tej pierwszej akcji? No, jak wpadła, no. Miałem okazję do uderzenia, uderzyłem. Tam chyba jeszcze bramkarz ją delikatnie palcami spadował na słupek i wpadła. Długo walczyliśmy o to, żeby wreszcie tą drugą bramkę zdobyć, ale wreszcie się udało. 89 minuta. Skąd taka duża nieskuteczność wcześniej? No tak jak mówisz, były sytuacje, nie było wykończenia, ale wiedzieliśmy, że kwestia czasu, kiedy ta bramka wpadnie. Fajnie, że w końcu to szczęście się do nas uśmiechnęło i to my w końcówce zdobywamy bramkę, która daje nam bardzo cenne 3 punkty. Mateusz Klichowicz dalej w gazie, to już twoja 8 bramka w tym sezonie. Jesteś zadowolony ze swojego dorobku? Jak najbardziej, jak na debiutancki mój sezon w pierwszej lidze. Już 8 trafień, a przede mną na pewno jeszcze następne mecze. Będę walczył o kolejne trafienia, ale przede wszystkim o 3 punkty dla Dwytek z Bytowia. Dzisiaj bardzo ofensywnie wyszła Bytowia i to zdało egzamin według ciebie, czy nie do końca? No, wygraliśmy mecz 3 punkty, także myślę, że zdało. No, tak trener wystawił zespół, my tylko wyszliśmy i zrobiliśmy swoje. Już za tydzień w Igry Suwałki, Mateusz Klichowicz dalej będzie miał swój czas? No, oby, no. Zobaczymy jak za tydzień trener wystawi skład. Byle wygrać i odskakiwać tam od tyłu tabeli. Tydzień temu powiedziałeś mi, że jesteście gotowi, prawda? No bo chyba nie muszę mówić, bo widać. Dzięki bardzo.